Hej kochani, zapraszam Was na kolejny haul butowy. Ostatnio mnie prosiliście o haul i właśnie zamówiłam kilka par. Ogromna paczka i będziemy sobie je razem mierzyć. Stwierdziłam, że będę je od razu zakładać na siebie i będziemy je od razu oceniać. Mam też dla Was kod zniżkowy na czas na buty. Kod to jest stylizacja 2016, który oznacza, że do końca 2016 roku macie 20% zniżki na wszystkie nieprzecenione buty. Chodzi o to, że promocje się nie łączą, także jeżeli wybierzecie sobie jakieś buty, będziecie chcieli kupić buty bez promocji, to możecie skorzystać z mojego kodu i macie 20% zniżki. To jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o buty, o takie kwoty. Także zaczynamy. Jak wiecie, ja kocham buty i zamówiłam sobie kilka par już zimowych, takich jesienno-zimowych. Mam bardzo dużo butów letnich, w ogóle dużo trampek, dużo konwersów, a potrzebowałam czegoś takiego bardziej na ten okres przejściowy. Okej, wszystko opakowane. Opakowanie wygląda tak, opakowanie jest takie standardowe, każde pudełko jest takie samo i to jest fajne w tym sklepie, że każde pudełko wygląda identycznie i jeżeli segregujecie to w szafie, to nie będziecie mieć z tym problemu, że wiadomo inny rozmiar, że się rozpadają te pudełka. One są zapakowane wszystkie w te pudełka czas na buty. Kochani, zaczynamy. Wszystkie linki do wszystkich butów znajdziecie na dole. Pierwsza para to są kozaki i strasznie mi się spodobały. Są skórzane. Wydają mi się mega, mega sexy. Zaraz przymierzę na nogi. No i jak widzicie, mają taki fajny wzór tutaj. Taką jakby siatkę. Nie wiem, jak to nazwać. Znaczy, no ja bym to nazwała taką właśnie siatką, taką przeplatanką. Kozaki na koturnie. Bardzo lubię taką formę. Nie tylko lubię chodzić w obcasach, ale też właśnie na koturnach, ponieważ to jest troszeczkę bardziej stabilne. Proste, sięgające prawie do kolana. Tutaj mamy troszeczkę dłuższe przed kolanem, troszeczkę krótsze z tyłu, co też będzie wygodne. No i wydaje mi się, że te kozaki będą się dosyć rozciągały przez to, że mają tutaj tą siatkę. A tu z przodu mamy skórę, ponieważ są to buty skórzane. No dobrze, i ja sobie zobaczę, jaki ja tu wzięłam rozmiar. Stwierdziłam, że po prostu zrobię takie mierzenie przy Was, żebyśmy od razu ocenili. I te buty to jest rozmiar 41. Ja sobie brałam według tabeli na stronie. Patrzcie zawsze w tę tabelę rozmiarów. Ja sobie zawsze biorę buty tak 26,5 cm, 27 nawet zimowe. W środku są ocieplane takim przyjemnym misiem. O, jakie wygodne! Włożyłam je od razu, są mięciutkie. I rzeczywiście tu jest tak, że ten tył się rozciąga, więc myślę, że spokojnie wejdą czy na większą, czy na mniejszą łydkę. Buty są bardzo wygodne, bardzo, bardzo wygodne. Czuję, jakbym po prostu stała w kapciach. Dobrze, kolejna para. Zaraz sobie przymierzymy. I kolejna para to są botki. Wyglądają tak, bardzo tak rockowo. Uwielbiam takie buty właśnie do takiego stroju, jak mam gdzieś, czyli leginsy, jakieś takie grubsze, jakaś tunika czy bluza. I tutaj wzięłam sobie rozmiar już 40, patrząc na tabelę rozmiarów i mam nadzieję, że będzie spoko. I buty są skórzane z wierzchu. Patrzyłam na to właśnie, żeby wybierać skórzane buty i są delikatnie ocieplane. Mają takiego troszeczkę misia w środku. Jak widzicie, kolor jest bardzo fajny, bo kolor jest taki właśnie grafitowy, zamsz. I te na nosku są przetarte, tak jakby były wyświecone. Ok, mierzę kolejną parę. Zobaczymy, czy ta 40 będzie dobra. Ok, buty wyglądają tak, mam nadzieję, że dobrze widać. Co do rozmiaru, to niestety prawy but jest na mnie troszeczkę za mały, za ciasny. Te buty są troszeczkę węższe tutaj niż te poprzednie i tak naprawdę powinnam sobie wziąć 41, także będę sobie te buty wymieniać. Akurat wiecie, jak to w sklepie online, nie ma problemu z wymianą, jeżeli wybierzecie zły rozmiar, wiadomo, zamawiacie buty przez internet, nie zraźcie się tym, możecie zawsze wymienić sobie na inny rozmiar. Także lewy dobry, prawy troszeczkę za ciasne niestety, ale buty są piękne, bardzo mi się podobają, świetnie wykonane. Następna para to takie wysokie, sznurowane kozaki i są na takim dosyć małym słupku, nie jest duży. Wiecie, ja nie mogę też chodzić w bardzo dużych obcasach po tej mojej operacji na stopy. Staram się, żeby te buty były mimo wszystko niższe. I tutaj mam rozmiar 41. Buty są bardzo wysokie i sznurowane do góry. Natomiast tutaj trzeba poluzować sobie to sznurowanie i zapinać na zamek. Podejrzewam, że jak raz sobie już te buty do nogi ułożymy, to będziemy później tylko rozpinać zamek i za każdym razem już szybciej zakładać. Także najpierw założę prawy. Właśnie ja mam tak, że prawą stopę mam większą. Każdy z nas ma chyba różnicę w stopach. Ja mam tak pół numeru nawet większą tą prawą stopę. Więc wszystko muszę dopasowywać do niej. Na lewą często jest to 41 na mnie dobre u wielu producentów, a na prawą już niekoniecznie. Dobra, mierzymy. Mam już buty na sobie. Jak widzicie, są bardzo wysokie, bardzo, bardzo sexy, bo sięgają aż tutaj za kolano, to sznurowanie tu sięga.
Pamiętajcie o tym, że one tu prześwitują. Jak widzicie, stopami prześwituje, więc albo zakładamy pod spód rajstopy. No podejrzewam, zakładamy rajstopy, ja tutaj mam skarpetkę i prześwituje mi na biało. Podoba mi się natomiast, że ten słupek jest niski i stabilnie można na tych butach stać oraz to, że cały jakby but jest elastyczny. Tutaj możemy go dopasować do kształtu, nie musiałam tego bardzo rozsznurowywać. Bardzo delikatnie to zrobiłam. Natomiast but jest właśnie elastyczny i spokojnie możemy tą nogą ruszać. Nie jest ta noga jakaś usztywniona, jakoś wydawało mi się, że będzie bardziej unieruchomiona. But jest wygodny, mimo że 41 jest na mnie takie akurat tutaj, w prawej stopie, na lewej jest idealne, także mam nadzieję, że się troszeczkę jeszcze rozejdą i że będą w 100% dobre. Okej, moi kochani, lecimy dalej, także tutaj mieliśmy pierwsze trzy pary butów. Kolejne butki, słuchajcie, to są takie klasyczne, również skórzane, także widzicie, postawiłam tu w większości na skórzane buty. Fajnie ocieplane w środku, tutaj rozsuwane, oby pasowały, mam nadzieję, że będą pasowały. Właśnie, słuchajcie, pozbyłam się dziś moich, tak naprawdę dwuletnich butów, w których chodziłam często. Niestety po operacji okazało się, że już na mnie nie są zbyt dobre, ponieważ były dosyć wąskie. Mam nadzieję, że te będą dobre, trzymajcie kciuki. W tej prawej stopie muszę mieć troszeczkę luźniej te buty założone, ale naprawdę, oby były dobre. Czuję wyraźnie, że ten but jest za ciasny, a wielka szkoda. Także te jedyne wędrują do mojej madzi. Także widzicie, nie wszystkie są dobre. Oczywiście mogę, zobaczę na stronie, czy jest 41. Jeżeli będzie 41 z tego rodzaju, to sobie wymienię, bo oczywiście nie wszystkie są, wiecie, w pełnej rozmiarówce. Najczęściej są. I mam jeszcze ostatnią parę. Piękne buty, ale nie są one dla mnie, są dla mojej przyjaciółki. I to akurat nie są buty skórzane, ale są prześliczne, bo mają złote elementy. Zaraz ją zawołam i sobie zobaczymy, czy będą pasowały. Zamówiłam jej 38. Okej, to są buty, jak widzicie, moje przyjaciółki. I co, dobre? No super. Wiedziałam, kupiłam jej na oko i jak widzicie, pasują. Nie wiem, czy to jest przesąd, żeby komuś butów nie kupować, ale ja zawsze zamawiam buty i jakoś wszystko jest okej. Bardzo fajne, podobają mi się z tymi suwokami. Musisz modelkować teraz. Moi kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten przegląd butów z czas na buty. Korzystajcie ze zniżki 20%. Ja tu muszę sobie odesłać dwie pary i je wymienić, ale kozaki, w kozakach jestem, słuchajcie, zakochana. Jeżeli szukacie fajnych butów na zimę, na jesień, zimę, to koniecznie zajrzyjcie na stronę. Znajdziecie też nie tylko skórzane buty, ale też tańsze buty, które nie są ze skóry, które są równie fajne. Różne bardziej ozdobne, różne bodki, także koniecznie zaglądajcie na stronę. Wszystkie linki macie na dole. Mam nadzieję, że ten film Wam się podoba. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich przeglądów butów na żywo razem tu z Wami, jeżeli Wam się ta forma filmu podobała, to napiszcie mi to na dole. No i napiszcie mi koniecznie, która para Wam się podobała najbardziej. Ja Wam tak w tajemnicy powiem, że pierwsze kozaki mi się najbardziej podobały i to są moi faworyci i na pewno będę w nich często chodzić. Dobra, kochani, widzimy się już w kolejnym filmie. Zostawcie kciuki do góry i pa, pa!